Kolejne spotkanie Pana Jezusa Chrystusa z osobami, które odebrały z tego lekcję, to jest spotkanie Pana Jezusa przy okazji udanego połowu, a w zasadzie nieudanego połowu, który później zamienił się w udany połów, i przy okazji rozniesionego ogniska. Ewangelia Jana 21, od 1 do 14 i następne pokazuje nam tę sprawę. Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. To jest Pan. Po raz trzeci zmartwychwstały Pan przybył do swoich, pozostając z początku nierozpoznawalny. Pierwszy raz ukazał się Marii Magdalenie przy pustym grobie. Drugi raz ukazał się dwom uczniom w drodze do Emaus. I tutaj po raz trzeci siedmiu uczniom nad Morzem Tyberiackim. Wierzymy, że w ten sposób dobrotliwy Pan Jezus Chrystus chciał ostrożnie przygotować swój lud do okresu chrześcijaństwa. Maria Magdalena pokazała swoje poświęcenie dla Pana, zanim go rozpoznała. Pan Jezus Chrystus objawia się tutaj uczniom w innej postaci i udziela im pouczeń. Nad Morzem Tyberiackim uczniowie, pomimo że nie rozpoznali Pana Jezusa Chrystusa, to jednak na Jego słowo zarzucili sieci i złowili wiele ryb. My, chrześcijanie, mamy Pana Jezusa Chrystusa, który pozostaje niewidzialny dla naszych naturalnych oczu, ale mimo to jest całkowicie realny w naszym życiu. Tak jak dla Marii, tak i dla nas Pan Jezus Chrystus może być treścią całego życia. Tak samo jak tych dwóch uczniów zmierzających do Emaus, my również otrzymujemy pouczenia z Jego słowa i tak jak siedmiu uczniów nad Morzem Tyberiackim otrzymamy od Niego błogosławieństwo, jeśli tylko będziemy wierni Jego słowom. Z tego fragmentu dowiadujemy się, że tych siedmiu uczniów wypłynęło na morze, aby łowić ryby. Piotr przejął inicjatywę, a inni poszli jego śladem. Jest to normalna życiowa sytuacja, którą dobrze potrafimy zrozumieć. Tej nocy nic nie złowili. Obojętnie, czy będziemy interpretować połów ryb jak ziemską czynność, czy przeniesiemy ją jako obraz pracy dla Pana, dla nikogo z nas nie jest to łatwe ani zachęcające, gdy cały nasz trud i wysiłek nie daje oczekiwanych rezultatów. Tymczasem Pan Jezus Chrystus już stał na brzegu. Jego obecność zawsze wpływa na zmianę okoliczności. Uczniowie słuchają Jego pasterskiego głosu i są posłuszni Jego słowom. Dlatego ich połów zakończył się sukcesem. W tej sytuacji nastało poruszenie wśród uczniów. Jan wyjaśnia: to jest Pan. On nie tylko rozpoznał swojego mistrza, ale również pojął, że tak obfity połów byłby możliwy tylko z łaski jego Pana. Piotr ubrał się i skoczył do morza. Te zachowania pokazują szacunek do Pana Jezusa Chrystusa i pragnienie, aby jak najszybciej znaleźć się przy Nim. Znów widzimy Piotra idącego do Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy raz został on przyprowadzony do Pana Jezusa Chrystusa przez swojego brata Andrzeja. Za drugim razem szedł do Pana po wodzie. Tutaj jest ten trzeci raz. Płynie do Pana Jezusa Chrystusa, pokonując morskie fale. Przyciągnięty wspaniałą chwałą Pana Jezusa Chrystusa, otrzymał wielką duchową energię, pozwalającą mu jak najszybciej przybyć do tej cudownej osoby. Na brzegu czekało już rozpalone ognisko. Nad nim były położone ryby oraz chleb. Piękny obraz na to, co wierzący mogą znaleźć w Panu Jezusie Chrystusie. Ciepło, bezpieczeństwo oraz pożywienie. Chodźcie zjeść śniadanie. Pan Jezus Chrystus ma pokarm dla naszych serc. Zawsze daje chleb i ryby.
Chleb mówi o sile do życia, natomiast ryba o radości z życia, którą możemy otrzymać jedynie od Pana Jezusa Chrystusa, którą możemy otrzymać jedynie od Niego.